zaraz. Normalnie mega total szok. Ale pamiętajcie, to tajemnica. Ani mru-mru, nikomu ani słowa. Wiesz, kim jest Biedronka? Nie, ale coś równie dobrego. Marinette jest? Czekaj, Alia, serio myślisz, że to dobry pomysł? Ja wcale nie myślę. Wiem, że jest dobry. Pamiętajcie, dziewczyny, buzie na kłódkę. Jasne? Mhm. A więc Marinette zabujała się w kimś po uszy. Wiadomo, w Adrienie. Co? Ale skąd ty to wiesz? Przecież to widać z daleka. W takim razie, o matko, Adrien też o tym wie. Luz, chłopcy nie zauważają takich rzeczy. Mhm. Dobra, więc jest taka sprawa. Przydałoby się, żebyście pomogły zaaranżować bardzo romantyczną randkę Marinette z Adrienem. Och, ale słodziutko. Świetnie. Da się zrobić. My zawsze możemy na ciebie liczyć, więc chętnie ci pomożemy. O, jesteście kochane. Mów, Marinette. Opracowałyśmy z Alią plan działania. Nosi nazwę Operacja Tajny Ogród. Sorki, ale po co nam plan? Czy Marinette nie może zagadać Adriena i się umówić? Ty chyba żartujesz. Gadasz, jakbyś nie znała Marinette. Dobra, każda z nas będzie miała kwiatowy pseudonim. Alix, ty jesteś fiołek. Milen, ty to słonecznik. Juleka to będzie róża, a Rose to tulipan. A dlaczego ja nie mogę być różą? Bo róża byłoby zbyt wprost. Co to za pseudonim, prawie jak imię? Po południu Jaskier ma sesję przy fontannach na Trocadero. Czyli Adrien. Jego ochroniarz, pseudonim Niania, będzie czekał w samochodzie zaparkowanym po drugiej stronie promenady. Ma odwieźć Jaskra do domu po sesji, chyba że stanie się inaczej. Właśnie wtedy my wkraczamy. Krok pierwszy. Róża stawia znak zakaz parkowania. Idzie z nim do... Hej, a kto jest Różą? Oczywiście ja. Nie, Róża to Juleka. Ty jesteś tulipan. Fiołek, słonecznik, Róża, tulipan. A więc krok pierwszy. Róża ustawia fałszywy znak koło limuzyny Niani. Krok drugi. Słonecznik znajduje policjanta i mówi mu... Proszę pana, tamten samochód zaparkował w niedozwolonym miejscu. Coś podobnego. Już się zajmuję tą sprawą. Dziękuję, panienko. Krok trzeci. Niania odjeżdża. Krok czwarty. Lilia Wodna daje znak, jak tylko Jaskier skończy sesję. Lilia Wodna. Ale... Zamiast spotkać Nianie, Adrien wpadnie na... Lotos. Czyli Marinette. Ale jak Jaskier zauważy brak Niani, na pewno napisze do niego wiadomość. To niemożliwe. Jaskier zostawia wszystkie rzeczy osobiste w aucie na czas sesji. Nawet telefon. To profesjonalista. Ona wie wszystko na temat Adriena. Przerażające. Tak, i takie romantyczne.